Szanowni Państwo, witam serdecznie, dziękuję za przybycie przedstawicielom mediów. Witam również internautów, ponieważ jesteśmy na żywo na Facebooku. Konferencja w związku z zajęciem pierwszego miejsca w konkursie Skarbnik Roku 2022 przez skarbnika miasta pana Tomasza Szczechowskiego. Ja pozwolę sobie przywitać gości konferencji w takiej kolejności. Pan Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, pani Janna Kowalska, dyrektor Wydziału Finansowego, no i najważniejsza dzisiaj osoba, pan Tomasz Szczechowski, a więc skarbnik miasta. Szanowni Państwo, tradycyjnie na początek kilka zdań od naszych gości. Panie Prezydencie, proszę powiedzieć, jak przyjął Pan informację o tak prestiżowym wyróżnieniu? Szanowni Państwo, są takie chwile, dla których warto żyć, czy warto pracować i myślę, że taka sytuacja była w dniu wczorajszym. Otóż pan Tomasz Szczechowski, nasz skarbnik, otrzymał bardzo prestiżową nagrodę w plebiscycie Perły Samorządu 2022. Otrzymał pierwszą nagrodę jako skarbnik samorządu w roku 2022. I bardzo tutaj oczywiście gratuluję Tomaszowi za to szczególne wyróżnienie, ale to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest efekt bardzo konsekwentnej polityki, którą prowadzimy od ponad 3 lat. Polityki, która polega na odbudowywaniu wiarygodności finansowej miasta. Po wielu trudnych decyzjach, często bardzo niepopularnych decyzjach, dzisiaj możemy powiedzieć, że nasza wiarygodność finansowa jako miasta zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej się kształtuje niż jeszcze kilka lat temu. Przypomnę, że mamy wszystkie pozytywne opinie RIO, że prowadzimy bardzo bogaty program inwestycyjny w mieście, rekordowy w stosunku do poprzednich lat. I jesteśmy też pozytywnie właśnie oceniani przez instytucje zewnętrzne. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana przez Dziennik Gazetę Prawną oraz przez niezależnych ekspertów i jest jakby oceną zewnętrzną, właśnie taką niezależną, przez osoby kompletnie niezwiązane z naszym miastem. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Co też warto, myślę, w tym momencie przypomnieć, jaki był punkt wyjścia, jaką drogę przeszliśmy przez te ostatnie lata. Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, miasto było w sporze sądowym, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. Nie mogliśmy wyemitować obligacji. Była końcówka roku, nie mieliśmy praktycznie na wynagrodzenia. Nie było też skarbnika, który, można powiedzieć, uciekł z pokładu, rezygnując, a doskonale pewnie zdając sobie sprawę z sytuacji finansowej miasta. Dzisiaj, po tych prawie 4 latach, jesteśmy zupełnie w innym punkcie. I za to chciałbym dzisiaj podziękować. Podziękować przede wszystkim mieszkańcom, bo to za to, że zaufali nam, zaufali, za to, że przyjęli wiele, to co chciałem podkreślić, niepopularnych, trudnych bardzo decyzji, ale jednocześnie koniecznych. Dziękuję oczywiście też radnym, którzy też musieli podejmować to wyzwanie, właśnie podejmując takie, a nie inne uchwały. No i oczywiście dziękuję i gratuluję Tomkowi Szczechowskiemu za to, że w ogóle podjął się tego wyzwania, bo to też nie było takie łatwe. Znalezienie kogoś, kto w sytuacji takiej, w jakiej miasto się znajdowało, chciałby podjąć to wyzwanie ratowania miasta, ratowania jego finansów. I Tomek się na to zdecydował. Nie było łatwo. Wielokrotnie nie przespaliśmy niejedną noc i jakby wiele prowadziliśmy bardzo trudnych dyskusji, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że było warto i dlatego bardzo, bardzo Tobie dziękuję, gratuluję. Gratuluję też całemu zespołowi, któremu kierujesz, bo to jest cała grupa ludzi, to jest mrówcza praca, tych osób na co dzień nie widać, one nie są medialne, one są gdzieś pozamykane w swoich pokojach, ale to jest praca zespołowa i to jest wielki, gigantyczny wysiłek, który jest robiony każdego dnia i za to wszystkim dziękuję. Dziękuję też wszystkim jednostkom, wszystkim pracownikom, całemu zespołowi, wszystkim pracownikom ratusza, dlatego
dlatego, że wiem, że praca ze skarbnikiem nie jest łatwa i czasami trzeba było też podejmować w danych jednostkach też trudne decyzje, ale to jakby ten cel najważniejszy odbudowy wiarygodności finansowej miasta był tym celem takim, do którego taki, który sobie postawiliśmy. Więc jeszcze raz gratuluję, dziękuję. I cóż, i myślę, że przed nami teraz dalsze wyzwania, bo przecież nie poprzestajemy na tym, ale myślę, że z takim zespołem damy radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie skarbniku, teraz główny bohater naszego spotkania. Proszę powiedzieć, co było brane pod uwagę przez organizatorów konkursu, za co to wyróżnienie? Szanowni Państwo, dzień dobry. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim moim współpracownikom, których codzienna praca doprowadziła do zajęcia pierwszego miejsca w rankingu organizowanym przez Gazetę Prawną. Kryteria, które były brane pod uwagę, miały aspekt ilościowy i aspekt jakościowy. W zakresie tych kryteriów ilościowych brano pod uwagę przede wszystkim poziom generowanej nadwyżki operacyjnej, poziom zadłużenia miasta w stosunku do generowanych dochodów. Brano pod uwagę również rozmiar inwestycji, które są prowadzone w mieście, a z tych czynników jakościowych uwzględniono na przykład sprawowanie nadzoru właścicielskiego w określonym kierunku. Nadzór właścicielski, przypomnę, że on dotyczy nie tylko jednostek budżetowych, ale przede wszystkim spółek komunalnych, jak również Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Na pewno ważnym elementem było wdrożenie przez miasto Centrum Usług Wspólnych i korzystanie przez miasto również i z takich zaawansowanych instrumentów finansowych. I ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pracą zespołową. To znaczy wszyscy pracownicy pod kierunkiem pana prezydenta i przy błogosławieństwu Rady Miasta doprowadzili do takiego stanu, że w skali kraju miasto zostało docenione. Szanowni Państwo, możemy być dumni z tego, jak Grudziądz się rozwija, jak jest postrzegany przez niezależnych ekspertów ekonomicznych, a ja mam największą przyjemność, że pracuję z osobami, które są merytoryczne i bardzo oddane temu miastu. Jedną z tych osób jest pani dyrektor Liliana Kowalska, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wiele słów padło właśnie o pracy zespołowej, więc pani dyrektor opowie teraz, jak wygląda ta praca, współpraca w Wydziale Finansowym. Wydział Finansowy, którym mam zaszczyt i też przyjemność kierować, to zespół ludzi, o czym już tutaj powiedziano. Obecnie są to 44 wspaniałe osoby, posiadające duże kompetencje profesjonalne, bardzo zaangażowane dla dobra, dla pracy, dla tego naszego wspaniałego miasta. Wydział Finansowy podzielony jest na 6 referatów. Każdy z tych referatów ma przypisane określone zadania. Tych zadań jest ogrom, ponieważ począwszy od planowania sprawozdawczości, wymiaru podatków i opłat lokalnych, ich kontroli, windykacji też dochodów niepodatkowych, po egzekucję, taką niepopularną egzekucję administracyjną podatków i opłat. Także codziennie wykonywana jest bardzo mrówcza, ciężka praca i chciałabym temu zespołowi bardzo podziękować za tą wspaniałą pracę, za ich zaangażowanie i poprosić skromnie, żeby nadal to trwało. Chciałabym też bardzo podziękować, pogratulować panu skarbnikowi, bo cenię sobie bardzo współpracę z panem skarbnikiem. Jest wspaniałym szefem, ale nie tylko, bo też jest świetnym liderem, który motywuje do pracy. Więc ta praca z panem skarbnikiem jest dla mnie przygodą na gruncie zawodowym, ale też wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo i czas na pytania od państwa.
mogę zacząć? Panie Skiewiczku, powiedział Pan, że miasto pod względem finansowym zostało na zewnątrz docenione, czego tutaj owocem jest ta nagroda, ale wydaje mi się, że jednak mieszkańcy trochę inaczej oceniają miasto, a przede wszystkim jego finanse. Mamy ponad 100 milionowy deficyt. W sferze budżetowej brakuje pieniędzy. Ostatnio zresztą pracownicy DPS-u też walczyli o podwyżki. To były niewielkie podwyżki. Czy w związku z tą całą sytuacją należy się taką nagrodą chwalić? Szanowni Państwo, pracując w sektorze finansów publicznych można zauważyć, że pieniędzy brakuje w zasadzie codziennie. I to nie jest domena tylko miasta Grudziądza, tylko wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Musimy zmagać się z różnymi zmianami prawa, które powodują to, że często musimy zmieniać budżet, wieloletnią prognozę finansową. Musimy zmagać się również z tym, co dzieje się na zewnątrz, czyli mam tutaj na myśli i pandemię, i wojnę na Ukrainie, która spowodowała to, że mamy wyższe wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, czy z przyjęciem tutaj uchodźców. Także mówienie o finansach jest bardzo niepopularne i rozumiem to, że mieszkańcy patrzą przez pryzmat sfery wydatków i sfery swoich portfeli, oszczędności. Natomiast moja rola jest taka niewdzięczna, bo skarbnik miasta często musi mówić nie, często musi korygować te propozycje, które spływają, ale z drugiej strony mam satysfakcję wtedy, gdy w ramach tych ograniczonych środków, ograniczonego budżetu uda się realizować inwestycje w szerokim rozmiarze, tak jak Pani wspomniała o deficycie ponad 100 milionów. Chciałbym zaznaczyć, że program inwestycyjny w tym roku w mieście to jest ponad 200 milionów, więc myślę, że też kapituła konkursu doceniła poziom inwestycji w porównaniu do generowanych nadwyżek operacyjnych i w skali kraju myślę, że mamy czym się chwalić, a ta nagroda nie powinna być odbierana indywidualnie, tylko w skali miasta, w skali Polski. Zostaliśmy zauważeni i jest to czynnik pozytywny. A czy miał Pan wielu konkurentów? Szanowni Państwo, ja nie znam bazy, którą przygotowała Gazeta Prawna. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej poczytnych dzienników w kraju, który fachowo opisuje finanse nie tylko samorządowe, ale również finanse przedsiębiorstw, więc dysponują dostępem do wszystkich sprawozdań, które są generowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję. Czy udział w plebiscycie był związany z pokryciem jakichś kosztów? Szanowni Państwo, ten udział w plebiscycie jest bezpłatny, bo mamy do czynienia tutaj z topowym dziennikiem, który zajmuje się merytoryczną oceną finansów. Także z tym większą przyjemnością odebrałem tą nagrodę. Czy to jest tylko taka nagroda, że tak powiem, w ramce, czy to się też wiąże z jakimś materialną nagrodą? Szanowni Państwo, dla mnie największą nagrodą to jest możliwość docenienia współpracowników Pana Prezydenta Rady Miasta, którzy wspomagają w zarządzaniu finansami i działają na rzecz rozwoju tego miasta. Nie wyobrażam sobie, żeby taka nagroda była poparta czynnikiem finansowym, bo to chyba nie jest tego typu działalność. To rozumiem, że gdyby nie ta nagroda, to sytuacja miasta, jeżeli chodzi o finanse, wyglądałaby dużo gorzej. Mielibyśmy dużo mniej pieniędzy w budżecie. Tak, jeżeli chodzi o tak wytłumaczenie mieszkańca. Jeżeli jest dobrze, to rozumiem, że jeżeli Pan jest dobrym menedżerem, byłoby gorzej. Szanowni Państwo, ta nagroda nie ma znaczenia dla finansów samorządu, bo jeżeli mamy liczyć, to musimy liczyć na siebie. Niezależnie od nagród, które tutaj otrzymujemy, to jest tylko forma docenienia miasta i zarządzania majątkiem miasta i jego finansami. Mówił Pan, co brano pod uwagę, ale teraz tak bardzo obrazowo. Czy ostatnie jakieś Pana działania to są takie efekty, które mogliby mieszkańcy zauważyć? Nie wiem, umorzenie jakiegoś kredytu albo załatwienie, kolokwialnie mówiąc, pożyczki na dobry procent. To dla mieszkańców jest takie najbardziej obrazowe i najbardziej jasne. Znaczy, Szanowni Państwo, sfera finansowania wydatków to jest tylko mały
1% tego, czym się zajmujemy tutaj w Urzędzie Miasta. Źródła finansowania są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze według mnie są projekty, które przygotowaliśmy, ich realizacja, możliwość pokazania mieszkańcom, że w tym roku pojawią się, nie wiem, chyba po raz pierwszy od 20 lat nowe wozy tramwajowe. Mieszkańcy mogą jeździć nowymi drogami, pojawiają się nowe chodniki. To jest podstawa naszej działalności. I na tym się skupiamy. Natomiast źródła finansowania są, szanowni państwo, tutaj drugoplanowe. Wiem, że był taki czas w Grudziądzu, że to urosło do takiej rangi topowych działalności tutaj w sferze miasta, ale teraz już tak to nie wygląda. Skupiamy się na tym, co samorząd powinien realizować. Źródła finansowania są rzeczą wtórną. Ale jednak w tej sferze budżetowej brakuje tych pieniędzy i to wszyscy podkreślają. Szanowni państwo, brakowało, brakuje i brakować będzie, bo to są finanse publiczne i mamy ograniczony poziom generowania dochodów, a wydatki są indeksowane inflacją, więc czy będzie nam łatwiej? Nie będzie. Co my deklarujemy? Ciężką pracę. To co pan teraz może obiecać albo powiedzieć mieszkańcom, jak będą wyglądały finanse miasta, co ich czeka w najbliższych miesiącach? Więc ja mogę tylko obiecać, że będziemy pilnować, aby finanse miasta były stabilne, żebyśmy spełniali wszelkie wymogi, które na nas narzuca ustawa o finansach publicznych i że będziemy prowadzić tak gospodarkę finansową, żeby pan prezydent i Rada Miejska mogła podejmować słuszne decyzje co do rozwoju miasta.